Czy można założyć biznes bez kapitału? Czy można zarabiać miliony nie płacąc podatków, nie bojąc się kontroli? Brzmi jak sen każdego przedsiębiorcy, ale proszę Państwa to nie jest sen, bo okazuje się, że można. Jest jeden konkretny warunek, trzeba mieć swój kościół albo związek wyznaniowy, bo i kościoły i związki wyznaniowe w Polsce mogą liczyć na szczególne traktowanie nie tylko tych religijnych biznesów. I o tym opowiada reportaż Olgi Orzechowskiej i Sebastiana Klauzińskiego. Ten reportaż mogą Państwo zobaczyć chociażby teraz w TVN24 GO, Kościół Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Autorka, Olga Orzechowska razem z Państwem. Dzień dobry. No dobra, to na czym się zarabia, Olga? Opowiadaj. Na różnych rzeczach się zarabia i właśnie to jest najlepsze, że można zarabiać sobie na wszystkim i korzystać z przywilejów, niezależnie od tego, na czym koncentruje się spółka? Bo to może być hotel, to może być spa, to może być wynajem nieruchomości, to może być na przykład gospodarstwo rolne, do którego pojechaliśmy w Żabowie. Bo część z Państwa może pomyśleć, że jeśli mówimy o tej działalności biznesowej, ale w celach kultu religijnego, to możemy sobie wyobrazić na przykład sprzedaż jakichś pamiątek religijnych, ale ty podajesz tutaj, Olga, twardy biznes. No właśnie. Jak powiązany z kultem religijnym? To, to spa na przykład albo działalność rolnicza? To wygląda trochę tak, że możesz się zająć jaką branżą chcesz, tylko jeśli nie chcesz płacić podatku, to zysk tej spółki musi być przeznaczony na kult religijny. Na przykład. Albo inne społecznie użyteczne cele. Tylko jak się okazuje. Nie ma za bardzo jak tego sprawdzić, bo teoretycznie mogłaby to robić administracja skarbowa, ale rozmawialiśmy z człowiekiem, który 10 lat spędził w tej branży, no i nie przypomina sobie za bardzo takich kontroli. Takich kontroli nie pamiętają też osoby duchowne, z którymi próbowaliśmy porozmawiać, więc stwierdziliśmy, że to my się podejmiemy tego zadania i spróbujemy się dowiedzieć, na co konkretnie idzie zysk z tych spółek, który jest zwolniony z podatku. Jak rozumiem, jeśli mówimy o branży religijnej, wybacz to potoczne określenie, jeśli jest zysk z takiej spółki, która jest spa, albo hotelem, albo działalnością rolniczą, to idzie to na cele związane z kultem, na przykład pomocą ubogim. Właśnie widzisz. To jest ten problem. My chcieliśmy znaleźć odpowiedź na to właśnie pytanie, co to dokładnie jest ten kult religijny. Bo kult religijny to jest sformułowanie użyte w ustawie o podatku CIT. I tak naprawdę, żeby skorzystać ze zwolnienia z podatku, żeby na przykład odnotować milionowy zysk spółki, kilkumilionowy na przykład, i zapłacić równe 0 złotych podatku, to nie trzeba pisać co to dokładnie był ten kult religijny na przykład. Wystarczy adnotacja, która zajmuje mniej więcej trzy linijki w sprawozdaniu finansowym, że oświadczam, że korzystam z tego zwolnienia wymianego w ustawie, czyli tam punkt 17 i to jest właśnie punkt odnoszący się do kultu religijnego. I my właśnie tę zagadkę chcieliśmy rozwikłać. Poszliśmy między innymi do właścicieli spółek, czyli na przykład do proboszczów, poszliśmy do księży ekonomów, czyli to są tacy księża, którzy zajmują się finansami w kuriach. No i próbowaliśmy zapytać, co to jest ten kult religijny, na co te pieniądze są przeznaczane. No i niestety nikt na to pytanie nie chciał odpowiedzieć. Dlatego y, sprawdziliśmy też y, to wszystko w administracji skarbowej, ale tam też nie dostaliśmy konkretnych danych. A na przykład w 2022 roku takie dochody, które nie trafiły do budżetu państwa z racji tego zwolnienia z podatku osób związanych z kościołem, to jest ponad 300 milionów złotych, 323 miliony 600 tysięcy. I to jest tylko jeden rok. I co roku ta kwota ucieka z budżetu, no i my nie wiemy dokładnie, na co są przeznaczane te pieniądze. Więc ja skorzystam z tego i zaapeluję może do pana ministra dzisiaj, może dzisiaj obejrzy czarno na białym. I może on zapyta te kościelne osoby prawne, na co te pieniądze idą i może jemu udzielą odpowiedzi, bo my tak jak słyszeliśmy w tym fragmencie, który przed chwilą wyemitowaliśmy, no że no, nie to, że nie chcę wam nie mówić, tylko nie muszę. Taka jest odpowiedź księdza, gdy pytamy na co poszły pieniądze. Pamiętam papieża Franciszka, który rozpoczynając swój pontyfikat powiedział, że strasznie go denerwuje widok młodych księży w super nowoczesnych wypasionych samochodach, że jest to zupełnie zbędne i akurat temat dość ekskluzywnego auta pojawia się także w waszym reportażu, tak? Czy, czy taki wydatek, zakup limuzyny to jest związane z kultem, czy nie jest związane z kultem religijnym? Wiesz, ja bym się nie skupiała tylko na tych młodych, bo mam wrażenie... O że... nich mówił papież wtedy, bo to było spotkanie bodajże w seminarium, ale mogę się mylić, mhm. więc tak, tak, taką, wiesz, paralele do, mhm. do, do, do tej sytuacji pokazanej w waszym reportażu. Ale rzeczywiście, no, na naszym podwórku też zdarzają się takie przykłady. Kojarzymy przecież chociażby ojca który opowiadał o samochodach ekskluzywnych, darowanych mu przez bezdomnego, na przykład. No więc ja też byłam ciekawa, czy to są, to są darowizny zwolnione od podatku i czy to można wliczyć do takiego kultu religijnego. No i porozmawialiśmy z ekspertem, on powiedział, że w sumie to trudne pytanie, ale teoretycznie tak, bo wydatki związane z kultem religijnym to wydatki przeznaczone na funkcjonariuszy kościoła, czyli właśnie duchownych. No i jeśli ten duchowny ma dojechać na swoją posługę, no to czy my go będziemy rozliczać z tego, czy on dojechał tam Maybachem albo jakimś innym ekskluzywnym autem, czy, czy, czy no nie wiem, czymś skromniejszym? Nie wiem, myślę, że ta granica jest bardzo trudna do wyznaczenia, dlatego trzeba by chyba jeszcze raz podjąć tę debatę, czy w ogóle takie zwolnienia z podatku są zasadne, czy jest dla nich społeczne poparcie. No ale tym myślę, że musiałoby się już zainteresować Ministerstwo i my o taką uwagę Ministerstwa Finansów walczyliśmy, ale niestety pan minister nie znalazł dla nas czasu, od biura prasowego dostaliśmy odpowiedź, że jest bardzo zajęty, tylko ja właśnie jeszcze raz podkreślę, że w momencie kiedy pan minister jest bardzo zajęty, to co roku z budżetu państwa, może nie to, że ucieka, bo to jest legalne, to też jest właśnie, trzeba podkreślić, że ten przepis jest legalny, ale w budżecie państwa nie mamy dodatkowych kilkuset milionów, a może moglibyśmy je wydać na, na rzeczy, które by zyskały większe społeczne poparcie. I pan minister i państwo mogą zobaczyć ten reportaż. Dzisiaj w czarno na białym w TVN24. Jeśli ktoś z Państwa, albo pan minister, są zajęci wieczorem, to można w każdej chwili w TVN24. To jest reportaż Olgi Orzechowskiej i Sebastiana Klauzińskiego. Olga, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.